Byłem żołnierzem Wehrmachtu. To cykl, w którym przedstawiamy Państwu wspomnienia byłych niemieckich żołnierzy. Mówią o swoim postrzeganiu czasu wojny, poczuciu winy lub jego braku. Nie jest naszym celem ocenianie tych relacji. Nie są one podstawą do jakiegokolwiek rozgrzeszania Wehrmachtu. Chcemy jedynie dowiedzieć się, jak o wojnie mówią ci, którzy znaleźli się w gronie wykonawców woli Hitlera. Urodziłem się w 1921 roku, a więc miałem 11 lat, kiedy Hitler doszedł do władzy. Moja matka jest córką drugiego syna Bismarcka. Jestem więc prawnukiem kanclerza Rzeszy. Ta parantela nie odgrywała w czasach mojej młodości jakiejś szczególnej roli. Nie mieszkaliśmy w pomorskim, śląskim czy też wschodniopruskim majątku, ale w mieszkaniu na piętrze w Berlinie. Ojciec był oficerem w stanie spoczynku. Moją rodzinę mogę określić jako Niemców o przekonaniach narodowo-konserwatywnych. Naturalnie, zarówno w rodzinie Bismarcków, jak i w tym całym środowisku społecznym istniało zdecydowanie wrogie nastawienie wobec Polaków. Na przykład w sprawie korytarza gdańskiego panowała opinia, że musi powrócić do Niemiec. Tego rodzaju poglądy kursowały w kręgach narodowo-konserwatywnych na długo przed dojściem Hitlera do władzy. Brałem udział w ruchu młodzieżowym, w działalności skautów, który to ruch po roku 1933 został wchłonięty i zunifikowany w ramach organizacji Hitlerjugend. Początkowo to połączenie nie grało znaczącej roli. W tym środowisku społecznym, z którego wywodziłem się, funkcjonowały dwa wizerunki wroga – Żyd i Polak. Najgorzej było oczywiście być polskim Żydem albo żydowskim Polakiem. Z tego wszystkiego oczywiście nie wynikało to, że my, młodzi Niemcy, biegaliśmy dookoła, wołając: trzeba zabijać Polaków. Było jednak kwestią oczywistą, że korytarz pomorski musi powrócić do Niemiec. 1 września 1939 roku zdałem egzamin maturalny i niemal natychmiast zgłosiłem się do jednostki technicznej Urzędu Uzbrojenia Wehrmachtu. Tam objąłem służbę jako kierowca. W tym charakterze wziąłem nawet udział w części kampanii polskiej. Dostałem się aż na przedpola Warszawy. Mój brat, też podporucznik, został ranny podczas walk ulicznych w polskiej stolicy. Po pokonaniu Polski wróciłem do Niemiec i znalazłem się w Luftwaffe. Istotną rolę odgrywał wówczas sensacyjny pakt Hitlera ze Stalinem. Kręgi konserwatywne w Niemczech, które odnosiły się krytycznie wobec Hitlera, były naturalnie przerażone faktem, że Führer III Rzeszy, zamiast zawierać sojusze na Zachodzie, robi to ze Związkiem Radzieckim. Jest to oczywiście złożona kwestia, jak doszło do paktu Ribbentrop-Mołotow. Ale powracając do ówczesnych reakcji na ten pakt, można powiedzieć, że z jednej strony, jak już wspomniałem, zapanowało przerażenie, z drugiej jednak była to niejako kontynuacja polityki Bismarcka, przyjaźń z Rosją bez względu na to, kto w tym kraju rządzi, zabezpiecza pokój i zapobiega istnieniu Polski. A więc znowu powstała swoista schizofrenia, rozdwojenie opinii na ten temat. Hitler doprowadził do paktu ze Stalinem, gdyż miał nadzieję, że w ten sposób powstrzyma Anglię i Francję przed wojną z Niemcami z powodu Polski. Zachód nie ruszył się podczas kryzysu czeskiego. Dlaczego więc miałby to uczynić w związku z Polską? Tym bardziej, że państwa zachodnie posiadały przecież odpowiednie układy o nieagresji ze Stalinem.
Jesienią 1940 roku przyjechałem do mojego berlińskiego domu. Dozorca budynku, w którym mieszkaliśmy, powiedział mi później, że z miasta deportuje się wszystkich Żydów. Nastąpiło to, jak wiadomo, w październiku 1941 roku. Żydzi zostali wywiezieni na tereny Polski w wagonach towarowych niczym bydło. Dozorca, który był wcześniej komunistą, spytał mnie: panie hrabio, co oni z tymi ludźmi zrobią? Byłem oczywiście gotów uwierzyć w najgorsze rzeczy dotyczące III Rzeszy, ale gdyby mi wtedy powiedziano, że Żydzi będą na terenach polskich poddani systematycznej eksterminacji, uznałbym to za całkowicie niemożliwe. To wtedy przekraczało wszelkie wyobrażenia. Nie należy zapominać, że konferencja Wannsee miała miejsce dopiero w początkach 1942 roku, a więc takiego rozwoju wydarzeń nie mogliśmy sobie po prostu wyobrazić. 30 sierpnia 1942 roku na południowych krańcach Stalingradu, tam gdzie Wołga skręca na wschód, zostałem wskutek ostrzału zmuszony do lądowania na terenie kontrolowanym przez Rosjan. Trafiłem do niewoli, gdzie potraktowano mnie całkiem poprawnie. Może niespecjalnie przyjaźnie, ale przyzwoicie. Odbyło się przesłuchanie, w trakcie którego spytano mnie o moje personalia, między innymi o nazwisko panieńskie matki. Gdy powiedziałem hrabina Bismarck, przesłuchujący, a był to młody oficer służący w lotnictwie, powtórzył z wyraźnym ożywieniem kilka razy: Bismarck, Bismarck, i zaczął natychmiast gdzieś telefonować. Trzy dni później rosyjskie radio nadało komunikat, który przez Londyn dotarł także do mojej rodziny, że prawnuk Bismarcka znalazł się w niewoli. Oczywiście zainteresowano się bliżej moją osobą. Przesłuchiwał mnie młody oficer wywiadu Armii Czerwonej, który nie zajmował się kwestiami wojskowymi, ale wypytywał przede wszystkim, co się sądzi w kręgach społecznych, które reprezentowałem, o położeniu wojennym i tak dalej. Nie chciałem oczywiście przypodobać się rosyjskiemu oficerowi i opowiadać o swoim krytycznym nastawieniu wobec Hitlera. Mimo wszystko jednak nie udało się tego ukryć. Powiedziałem między innymi, że jestem przekonany, że tę wojnę przegramy. Napisałem w tym duchu tekst ulotki i opatrzyłem ją swoim nazwiskiem. Chciałem też w ten sposób dać sygnał rodzinie, że żyję. I wtedy panowała w Niemczech opinia, że Rosjanie nie biorą jeńców. Sam miałem stracha, że niemiecki oficer i do tego ze szlachetnym nazwiskiem zostanie natychmiast ukrzyżowany na jakimś słupie. Byłoby śmiesznym twierdzić, że nie trafiało do nas nic z antybolszewickiej i antykomunistycznej propagandy Goebbelsa. Poza tym każdy z nas, wziętych do niewoli oficerów, świadomie bądź nieświadomie, miał wyrzuty sumienia. Osławiony pułkownik Tulpanow powiedział któregoś razu do mnie, gdy się na coś poskarżyłem: hrabio Einsiedel, pan tutaj nie został zaproszony. Czego pan właściwie szukał pod Stalingradem? Co takiego zrobiliśmy niemieckiej Rzeszy, że na nas napadła i doszła aż po Stalingrad, Moskwę, Leningrad, aż do Kaukazu? Jakim prawem to się stało? Znalazłem się nieco później w obozie jenieckim pod Moskwą, gdzie zaznajomiłem się z grupą antyfaszystowskich oficerów niemieckich. W 1942 roku Stalin wygłosił z okazji 25. rocznicy rewolucji październikowej przemówienie, w którym powiedział: nie chcemy zniszczyć niemieckiej Rzeszy, chcemy natomiast i zniszczymy państwo Hitlera. Nie chcemy również zniszczyć niemieckiej armii. Z punktu widzenia zwycięzcy byłoby to posunięcie zgoła niecelowe, ale armię Hitlera chcemy zniszczyć i to uczynimy. Das wäre vom Standpunkt der Sieger sogar unzweckmäßig, aber die Hitlerarmee, die können und werden wir vernichten.
W lipcu 1943 roku został utworzony na terenie Związku Radzieckiego Komitet Narodowy Wolny Niemcy. To była próba utworzenia frontu narodowego o charakterze antyfaszystowskim. Od lewicy do prawicy, od komunistów do narodowych konserwatystów. Jako prawnuk Bismarcka zostałem wiceprzewodniczącym komitetu i w tym charakterze przebywałem dwukrotnie przez kilka miesięcy wśród czerwonoarmistów na froncie. Za drugim razem pojechałem w dniu nowego 1945 roku z Moskwy do oddziałów drugiego frontu białoruskiego, którym dowodził marszałek Rokossowski, Polak z pochodzenia. Front znajdował się wtedy na wschód od Warszawy, między Narwią a granicą Prus Wschodnich. Brałem udział w ofensywie tego frontu, która rozpoczęła się w styczniu 1945 roku. Wydaliśmy wtedy apel 50 niemieckich generałów, w tej liczbie także feldmarszałka Paulusa. Apel skierowany był do niemieckiego dowództwa z wezwaniem do usunięcia Hitlera i zakończenia wojny. Gdy Armia Czerwona zajmowała Prusy Wschodnie, doszło ze strony sowieckich żołnierzy do koszmarnych aktów zemsty na ludności cywilnej. W jednostkach Armii Czerwonej znajdowali się współpracownicy antyfaszystowskiego Komitetu Narodowego, którzy zajmowali się propagandą wobec żołnierzy Wehrmachtu. Po ekscesach w Prusach Wschodnich współpracownicy ci, którzy widzieli na własne oczy, co tam się działo, zostali wycofani z jednostek Armii Czerwonej. Mieliśmy im, jako członkowie komitetu, wytłumaczyć, że ekscesów dopuścili się członkowie hitlerowskiego Werwolfu, przebrani dla niepoznaki w rosyjskie mundury. Odmówiłem udziału w tej bzdurze, zostałem z powrotem odesłany do Moskwy. Poszło nawet doniesienie na mnie do Berii z powodu oszczerstw, których jakoby dopuściłem się w stosunku do Armii Czerwonej. Powodem był fakt, że poinformowałem Komitet Narodowy Wolny Niemcy o powyższej próbie mistyfikacji. Przeciwko temu protestowali i pisarz Ilja Ehrenburg, i Lew Kopielew, wówczas oficer polityczny Armii Czerwonej, którego poznałem w oddziałach drugiego frontu białoruskiego. Za swój protest Kopielew został nawet wtedy aresztowany z oskarżenia o antyradzieckie wypowiedzi, o okazywanie współczucia wrogowi i humanistyczne odchylenie. Naturalnie niemieccy komuniści, którzy przeżyli represje stalinowskie, mieli całkowicie konformistyczne nastawienie. Byli zagorzałymi zwolennikami Stalina. Gdy jednak wracam pamięcią do tamtych czasów, wiele sobie odtwarzam na nowo. Ci wszyscy komuniści mieli nadzieję, że po pokonaniu Hitlera nie będą musieli wprowadzać stalinowskich porządków i znajdzie się niemiecka droga do socjalizmu. Będzie to, jak później wmawiano w Czechosłowacji, socjalizm z ludzkim obliczem. Taką nadzieję mieli wszyscy, również i ja, kiedy w roku 1947 powróciłem z niewoli. Spędziłem potem półtora roku w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec. Chciałem tam studiować, a zarabiałem na życie jako redaktor radzieckiej gazety wojskowej. Spostrzegłem jednak, że to państwo, które zaczęto budować, będzie państwem stalinowskim. A do tego nie chciałem przyłożyć swojej ręki. Z przekonania byłem antystalinistą. Dlatego też zbiegłem do Berlina Zachodniego i przeniosłem się do RFN-u. Wstąpiłem do SPD i działałem w tej partii 35 lat. Zaliczałem się do zwolenników polityki odprężenia realizowanej przez Willy Brandta i jego Nabara. Czułem się jednak zawsze lewicowym socjalistą. Pozostało to mi jeszcze z czasów niewoli. Zajmowałem się problemami marksizmu, socjalizmu i już wtedy było dla mnie jasne, że system zbudowany przez Stalina to socjalizm sprowadzony do absurdu, że to system antysocjalistyczny i totalitarny, nie mający nic wspólnego z pierwotnymi ideami socjalizmu.
System, który przez dziesiątki lat dyskredytował idee socjalistyczne. Jestem za socjalizmem demokratycznym. Wiem, że dzisiaj socjalizm oznacza walkę o prawa socjalne, o równość społeczną, sprawiedliwość. Jestem za Republiką Sprawiedliwości, bo w Republice Federalnej istnieje niewiarygodnie duża luka w tym zakresie. Jaskrawy kontrast między małą, bogatą warstwą i 5 czy też 7 milionami bezrobotnych. Istnieje wielki konflikt społeczny. Sądzę, że trzeba to zmienić.